Cześć, jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek ze Skyrima na kanale i poprzedni odcinek zakończyliśmy na kościelnym szczycie, gdzieś w tamtą stronę mniej więcej. A dzisiaj jedziemy wozem do Falkret. Jedziemy wozem oczywiście, ponieważ byłoby to daleko, a mamy rzecz do zrobienia, a mianowicie mamy odnaleźć kostur dla Entira. Ponownie, zakładam, że to jest ten sam dokładnie kostur w dodatku. Też nie pamiętam, jaki to był kostur. Możecie napisać w komentarzach, jaki to był kostur, jeżeli go dzisiaj znajdziemy oczywiście. Co to za pies? Właściwie to nie wiem. Kowal oferuje nagrodę za psa, którego widział. W takim razie będę pilnował. Tylko żeby nie było z tobą kłopotu. Oczywiście. Na razie raczej nie będziemy się niczym takim zajmować. A przy okazji, właśnie, powinienem mieć nieco kości smoków. Powinienem mieć nieco kości smoków, tak jak mam kości smoka. Mocze kości mam. Dobrze by było znaleźć handlarza jakiegokolwiek. Czy tu jest handlarz? Zakładam, że nie. Trunek truposza. To jest bar. Tam jest kowal, do kowala akurat nie idziemy. Do handlarza. Postaraj się nie oceniać Falkret zbyt surowo. Wojna odcisnęła na nas. Nie jestem tu, żeby oceniać żaden Falkret. Jestem tu, żeby znaleźć handlarza i sprzedać mu smocze kości. Tak de facto do kowala też mógłbym, nie? Ale lepiej do zwykłego handlarza. Parma sztywniaka. Sztywniaka. No to znasz kilka zaklęć. To trochę mu się usztywniło, skoro został sztywniakiem. Dobra, cześć Lot. To piękne i silne stworzenie. A, pies. Strażnik coś o tym mówił. Miałem z nim nie gadać o tym. Nie ma innego wyboru. Wierny zwierzak do towarzystwa. Jeśli chcesz go dla mnie znaleźć, dam ci trochę świeżego mięsa, które zwabi. Tylko mądrzy ludzie domagają się czegoś z góry za swą pracę. Dam ci teraz trochę złota, a resztę, gdy odzyskam psa. Oto mięso. Okej, a teraz... Stara jest dobra, ale lojalność jeszcze lepsza. Dostałem nieco złota. Dobrze. Oraz wobec cesarstwa. Oko, to jest lojalny wobec cesarstwa. To mi się pomaga. Co masz na sprzedaż? Potem się zajmę tym sam, oczywiście. Nie mam z tym problemu. Z tym, że pierwszą rzecz... Chcę ci sprzedać, nie mogę ci nawet sprzedać tego, co chcę ci sprzedać. Ale rudę ebonu pójdzie, lisia skóra, niedźwiedzia skóra także. Retoryka wzrosła, jak miło. Łuskowy łut udźwigu też pójdą z broni. Krasnoludzki topór letargu też sobie pójdzie i żelen sztylet dreszczy też sobie pójdzie. Tego pieniądze są. Bełty także. Strzały zostawiam dla siebie, dla Lidii się przydadzą. Okej, potrzebuję handlarza. Tu jest dom Jarla. Do Jarla aktualnie nie idę. Grobowe wywary. Co ja tam nie znajdę? Mam trochę składników alchemicznych, więc... Użyjmy... mogłaby się przesunąć. Tak. Może ktoś... Niech cię nie odstraszy nazwa sklepu. Mam nas... Rozejrzyj się. To masz na sprzedaż. Skoro nie mogę zrobić nic, to ja ci sprzedam cokolwiek. A mam trochę rzeczy do sprzedania. Zaklinacza. Też. Esencje lodowego upiora. Też niech idą na sprzedaż. Mikstura iluzji idzie na sprzedaż. Mikstura niewidzialności idzie na sprzedaż. Leczenia choroby zostaje ze mną. Czary przywracenia. Mikstura uzdrowiciela idzie na sprzedaż. Znowu niewidzialność. A niewidzialność zostanie, odporność na porażenie, premia do broni, co mogę ci sprzedać? Mogę sprzedać ci to, dobra. W takim razie ja już sobie pójdę. No ty sobie idź, ale daj mi użyć laboratorium, poszła, co? Dobra, dzięki. Obawię się z tym, poproszę nie premię do zdrowia, ale przywrócenie zdrowia i przywrócenie magii właściwie najpierw. Okej, stwórzmy. Potem użyjmy tego. Nie są to jakieś silne mikstury, zaledwie mają poziom do 24 punktów magii przywrócenia, ale to i tak jest dużo właściwie.
Wywrócenie zdrowia także poproszę. Przywraca i zwiększa zdrowie. To jest taka mikstura nieco lepsza. Regeneracja magii także poproszę. A oczywiście nie chcę być bardziej podatny na magię, więc jednak sobie to odpuszczę. I to wszystko, tak? Zatem teraz czas zabawić się z jajami Haurusa. Okej, z tym akurat idą. A jajo kurczaka? Z jajem kurczakiem nie. Kamień palowy? Z tym też nie. Z kępą pełzanicy? Też nie. Z lawendą. Z lawendą robi zwiększa kondycję. Okej, lśniąco pyłem. Jakieś zmniejsza, osłabia magię. Okej. Tym nie. Z pazurami niedźwiedzia? Też nie. Co jeszcze? Z pszenicą. O, akurat z pszenicą to nie powinno w ogóle działać chyba. Haurusa są tymi osłabiającymi, tak? Nie, premia do kondycji. Zatem z czym jeszcze można byłoby je wypróbować? Chyba z niczym. Zatem popróbujmy inne rzeczy z czymkolwiek. Oczywiście, żeby zdobyć więcej wiedzy na temat rzeczy, które można wykonać z danych rzeczy. O, przywrócenie kondycji. Jałko Falmera. Falmera. Pazurami już nie dają nic, a z ostrem odporność na trucizny. Ucho Falmera, mam już wszystko. Szał, premię do zamków, odporność na trucizny i osłabienie zdrowia. To tutaj jedyna rzecz, która by jakkolwiek miała sens, to ten szał, nie? Nie wiem, od czego jest ten szał, co robi dokładnie. Ale dobra, przerywamy alchemię, już więcej się nie nauczymy. Kolejną rzeczą, wychodzimy na Skyrim. Kendoberek. Teraz poproszę o sklep. Koszary Falkred. Nie koszary, sklep. Wejdźmy do tych koszar. Mam takie wrażenie, że tutaj może być też i sklep. Albo i nie. No dobra. A właśnie jakieś książki. O, tutaj jest jakby nie patrzeć książka. Zabijanie. Zanim zabiją ciebie. Dobra. Dobra, nieważne. Wychodzę. Gdzie tu może być sklep? Jakiś handlarz? Z większą ilością złota. Nie szanując prawa, nie szanujesz mnie. Nie kowal. Tam jest zwykły dom. Tak, to tylko dom. Tak, to jest farma sztywniaka. Sztywniak. A może to będzie sklep? Tak. Wygląda nieco jak sklep. Dokładnie. Sklep Szara Sosna. Nie do wiary, że tacy prowincji. Oni tu znają sosny. Ja nie mam uprzedzeń. Ach, trochę tego, trochę tamtego. Świetnie, on jest gromowładny, wow. Ale to ja mam dla ciebie nieco rzeczy do sprzedania. Między innymi te kostury, ale najpierw pancerze Haurusów idą. Smocze kości idą. Kości są niestety bardzo ciężkie. I łuski niestety tylko jedna. No to kosz pójdzie. Okej. Okay. Spróbuj coś ukraść, a po... Nie mogę. Czego on myśli, że ja coś ukradnę? Nie mogłem za wiele sprzedać, ale zawsze coś. Zawsze jakiś plus, tak? A teraz możemy wyjść stąd. Powiedziałem wyjść stąd. Gdzie jest tu wyjście? Halo? Wyjście? Wyjście jest tam. Więc wychodzimy z Falkret i już chodźmy tam, gdzie powinniśmy. Taki byłby plan oczywiście. Poproszę moją osłonę. Poproszę mojego Atronacha. Oczywiście wszystko ze względów ochronnych. Ponieważ chronić się lubimy. No, po prostu chcemy być bezpieczni. O tym wszystko. Bezpieczeństwo nie zginęło ponownie. Kim jesteś? Dzień dobry. Witaj, bracie. Wyglądasz na studzonego. Jeśli rozejrzyj się. Masz coś na sprzedaż, tak? Księżycowy cukier. O, księżycowy cukier. A to jest składnik alchemiczny. Ciekawe. A wiesz co, wezmę od ciebie ten cukier.
Sok śpiącego drzewa wydaje się ciekawe, bo zwiększa zdrowie, ale zwiększenie zdrowia aż tak mnie nie interesuje. Trzymaj te łuski, ponieważ tych to ja już nie potrzebuję. Srebrny pierścień z granatem też trzymaj. Diadem z miedzi szafirów też trzymaj. Przy okazji sprzedam ci ten kostur, dobra. Obrobiłem cię z całych hajsu. Jej. Witaj, bracie. Poproszę moją osłonę. Atronacha. I zaraz, tutaj jest strażnica. Czy tutaj będą bandyci? Halo, czy tu będą bandyci? Chyba nie. Co za miejsce? O, dobra, jest tam coś. Wiła. No dobra, dostała z lodu. Jednak podwójne rzucanie zaklęć z tą umiejętnością osłabienia przeciwnika, w sensie, że wytrącenia z równowagi, jest dość dobre. Z drugiej strony rzucenie dwóch kolców pewnie zadaje więcej obrażeń. Więc tutaj jest wybór. Przy okazji, w tej wieży coś jest. Idzie, gdzie ty pobiegłaś? Halo? Coś tutaj jest? Poza składnikami alchemicznymi? O, jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Płytowy hełm. Okej, wydaje się ciekawy, ale Lidia ma lepszy. Ponieważ jej hełm jest krasnoludzki. No dobra. Całkiem nieźle, więc możemy iść dalej. Wiecie co? Denerwuje mnie ono. O co mu dokładnie chodzi? O czym ty mówisz? Najlepsza skuma. Najsłodszy księżycowy cukier. W przystępnej cenie, oczywiście. To chyba nielegalne, nie? Wtykę, co? A przecież nie pozwolę, by wtyka poleciała od razu do strażników, prawda? Co to było? Fo! Manzu krzyk na sobie. Manzu krzyk, ja chcę nieugiętą siłę. No dobra. Szkoda, że zechciał się bić. To było faktycznie nielegalne. Też dość, to czego jeszcze bijesz, co? O, mój Atronak go dobił. Okej. W takim razie finalnie i tak go zabiliśmy. Weźmiemy ten sok i weźmiemy tą skumę. Chociaż nie, skuma nie jest zbyt warta. Dobra. Weźmiemy ją, bo czemu nie? Finalnie bardzo mi się nie przyda, ale... No co z kondycji, nie korzystam, nie walczę mieczem. A tam coś jest. Dzień dobry. Bandyta Banita. Okej. Weź no Atronachu mój. Lidia też. A ja się zabawię z lodowymi kolcami, dzięki temu, że zniszczenie mi wzrośnie. Ała. To bolało. No czemu nie strzelasz, Lidia? Przecież masz strzały. Okej, trafiłem. Znowu trafiłem. Pojedynek snajperów. Haha. Ale niestety, ja jestem magiem. Mi się nie kończy amunicja. Gdzie on jest? Gdzie tam jest? Okej, czy ja go trafiłem? Trafiłem go, bardzo dobrze. To są bandyci. No, po prostu zgiń. To prawda. A to go wywiało. A to ciekawe. Okej, zakładam, że tu będzie jeszcze jakiś jacyś bandyci tutaj będą. Więc mój Atronachu. Nie ma. A to co to ma być? Kamulce. Skąd one się wzięły? No dobra. Nie tak, że mi przeszkadza, że one mnie nie trafiły.
Nie przeszkadza mi one. Lidia, spokojnie, nie umrzesz od tego. Nie umrzesz od tego, stalowy sztylet, wytrych. Strzały się przydadzą. Prawda moja, trochę umarł od kamieni, które już się nie poruszały. Gdzie jest ten drugi bandyta? Ktoś go widział i ktoś widział wejście na tamtą górkę? Halo? Ja chcę tam wejść. Tu powinno jest, tu jest jakieś wejście. Jest wejście czy nie ma wejścia? Jest wejście. Bardzo dobrze. No, wskocz tu. Już. Dobrze. Udało się wejść. Bardzo dobrze. Dzień doberek. Co my tu mamy? Carski łuk i krasnoludzkie strzały. Ani jedno, ani drugie nie interesuje. Przy okazji tu też są kamulce. Długi, co tu się stało? Niedźwiedź. Lidia zaczęła się bawić z niedźwiedziem. No dobra, pomożemy jej oczywiście. W końcu to nie problem, jestem magiem. A z miejsca, z którego niedźwiedź mi nie może uszkodzić, to niedźwiedź jest martwy. Biedny niedźwiedź, umarło mu się. Dziwi się, że te kamienie jeszcze nie spadły. No dobra, niedźwiedź. O, tam jest ten drugi, który mnie zaatakował. Dzień dobry, panie bandyto. Srebrny pierścień, złoto i strzały. Przyznam, to niewiele, ale zawsze coś. Dobra, znajdźmy w końcu drogę do miejsca naszego przeznaczenia. Bum. O tak. Idealny strzał, prosto w serducho, no. Nie mów, że nie zginął od jednego strzału. Strzał był dobry, ale za słaby. Muszę zainwestować w umiejętności moc. Zaklęć. Okej. Okay. Mapa poproszę. Poproszę mapę. Musimy wejść tu. Musimy chyba przejść przez Helgen prawdopodobnie. Jak ostatni raz tam byliśmy, tam byli bandyci z tego co pamiętam. Czy ktoś wspomniał bandyci? Czy ktoś wspomniał, że można powalczyć? Ha, ja wspomniałem. Dzień dobry. Dzień dobry, ja tu tylko przechodzę. To nie twoja sprawa. Spokojnie, ja tylko przechodzę. Ja tylko sobie tędy idę. Dobra, idźcie, idźcie. Redgar. Ty tu porabia. Wracaj do mamusi. Nie mów tak do mnie. A co zrobisz? Popłaczesz się? Na bogów, zanudzasz ludzi na śmierć. Nie trzeba było to przyjąć. No dobra, to zginiesz. Chciałem pogadać. Chciałem się dowiedzieć, o co chodzi. A skoro ty nie chcesz, to ci się zginie. Uf. Zostaliśmy rozbici. Odwrót. A, chyba już nie zdążysz się odwrócić. Chodzę i zabijam ludzi. A to są gromowładni. Ja wiem, że z gromowładnymi tak się nie da dogadać, widać. Sztabka srebra, węgiel drzewny, złota. Nic ciekawego. No dobra. Możemy iść dalej w stronę Helgen. Idziemy w stronę Helgen, właśnie. No może to byli po prostu bandyci tam z Helgen i tyle. Został z tyłu oddziału. Tego oddziału. Czy dadzą mi teraz przejść? To nie twoja sprawa. Mam nadzieję, że wkrótce przyjdzie dostawa. Spokojnie. Nic ci nie jest, skoro masz czas na narzekanie. Spokojnie. Ja tylko idę do Helgen. Nie gonią mnie? Nie gonią mnie. Okej, jest w porządku. Helgen byli bandyci, więc
Co by na to, żeby się z nimi zabawić? Zabawić się z bandytami w Helgen. Okej, okay, zrobimy to w następnym odcinku. Patrząc na czas, to właściwie wszystko, co w tym odcinku będzie. Zatem, dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam was do subskrypcji kanału. Zostawienia łap w górę oczywiście. Zostawienia komentarzy, jak wam się podobało. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.